Możemy w czymś pomóc? Pan mówi po angielsku? Wspaniale! Wunderbar! Proszę pozwolić, że się przedstawię. Jestem właścicielem hotelu Zacisze. Chciałbym powitać całą waszą kompanię i życzyć miłego pobytu. Czy życzą sobie państwo obiad już teraz, czy może mały kielonek przed pójściem na front? Frontowe drzwi mamy solidne, niemieckie, a włamywacze wieszamy na fortepianowej strunie. Przepraszam, to znowu ta noga. Odłamek, pamiątka z wojny koreańskiej. Wojny koreańskiej? Bardzo przepraszam. Chcielibyśmy coś zjeść. Oczywiście, zapraszam. Bardzo nam miło gościć Europejczyków. W sumie teraz jesteśmy jednym kontynentem. Proszę z doktorem Finem. Osobiście nie głosowałem za zjednoczeniem, ale skoro już jesteśmy wszyscy w Unii, to popieram ją całym sercem. Pragnę bardzo gorąco powitać państwa w Anglii. Kraj trochę stary, ale wciąż tli się w nim życie. Co ja mówiłem? Rzeczywiście, jakby coś się przypiekło, trzeba by otworzyć okno. Zaraz sprawdzę. A zrazy wołowe są zaprawione rozmarynem. Dziwne. Myślałem, że wyjechał do Kanady. I są bardzo smaczne i pożywne. Bardzo dobre. Nieważne. Prosimy dwa razy jaja w majonezie. Czemu nie? Przecież jesteśmy przyjaciółmi. Koktajl z krewetek. Mamy wspólny rynek, spory zażegnane i dawno zapomniane. Nie ma potrzeby nawet wspominać o wojnie. Przepraszam, najmocniej przepraszam. Koktajl z krewetek. Z krewetek, bo widzi pan, jakoś usłyszałem Mołotowa, a przecież nie mamy potrzeby rozpamiętywać wojny. Ja w ogóle już o niej nie pamiętam. Hitler, Himmler i cała reszta. Kompletnie zapomniałem. Przepraszam, co pan zamawiał? Koktajl z krewetek. Ulubiony koktajl Ewy Braun i Goebbelsa i jeszcze tego drugiego, o którym zupełnie nie pamiętam. Dla mnie pudding. A tak, Göring oczywiście, no i von Ribbentrop. Jeszcze wielu innych. I cztery mięsne sałatki. Oczywiście przyjąłem rozkaz. A rozkazy muszą być wykonane bez szemrania. Panie Fawlty, proszę natychmiast porozmawiać z żoną. Sybil? Ona jest w szpitalu, ignorantko. Proszę do niej zatelefonować. Nie mam czasu, mam pełne ręce roboty. Słuchaj, ani słowa o wojnie. Raz mi się wymsknęła, ale chyba nie zwrócili uwagi. Nie mówmy już więcej o tym, a więc będzie tak dwa razy jajka w majonezie, koktajl z Goebbelsa, jeden Hermann Göring i cztery razy mięso armatnie. Bardzo przepraszam, ale chyba coś pomieszałem. Wszystko przez to, że wszyscy gadają o tej wojnie. Co się stało? Nic takiego. Może w czymś pomóc? Może pan przestać gadać o wojnie? Ja? Przecież to wy zaczęliście. Wcale nie zaczęliśmy. Oczywiście, że wy. A kto najechał na Polskę? Słuchajcie, to ją rozśmieszy. Była raz sobie kobieta kompletnie stuknięta. Ciągle wszystko zapominała, a jej mąż latał bombowcem nad Berlinem. Przepraszam, to niechcący. Proszę nas zostawić, teraz powiem lepszy. Wszyscy padają ze śmiechu. Idź pan stąd. To jej się spodoba, przecież jest Niemką. Panie Fawlty, niech pan lepiej sparodiuje Jimmy'ego Caneya. No wie pan, ty brudny szczurze. Ani mi się śni. Proszę, tylko cię dorwę. Kto to jest? Spójrz. A teraz śmieszne kroki. Przestań. Próbuję ją rozweselić, ty durny szkopie.